Poprzedniej niedzieli również miałem możliwość stać na tym miejscu i zwiastować słowo. Kto był, to mam nadzieję, że jeszcze pamięta, że żyje tym słowem i pamięta. Mówiliśmy o Bożej obecności. O Bożej obecności, która tak naprawdę jedynie nas wyróżnia. O Bożej obecności, która czyni różnicę. Mówiąc w tym temacie, omawialiśmy Mojżesza jako bardzo pozytywny przykład tego, który nie zgodził się, nie chciał iść bez Bożej obecności. I poprzednio mówiliśmy o tym, jak posiąść, czy jak mieć Bożą obecność. Akcentowaliśmy dwie rzeczy. Po pierwsze, aby szukać Pana, a po drugie, aby usunąć wszelkie przeszkody. Chyba więcej, albo nie chyba, zdecydowanie więcej uwagi poświęciłem na ten drugi aspekt usuwania przeszkód, jako wtedy symbol złotego cielca. A dzisiaj chciałbym, abyśmy wrócili do tej myśli szukania Pana. I na tej myśli troszkę dłużej się zatrzymamy. Będziemy mieli znowu przykład, tym razem nie pojedynczego człowieka, tylko grupy ludzi. Początkowo ten przykład bardzo negatywny, ale później, kiedy Boże Słowo do nich dotarło, to stało się przykładem pozytywnym. Dzisiejsze słowo zatytułowałem dość tak prowokacyjnie, celowo. Tytuł brzmi tak. Dlaczego Bóg mi nie chce błogosławić? Albo nam? Wiem, że to już sam w sobie jest trochę błędne. Bo tak naprawdę ściśle powinienem zapytać, dlaczego Bóg nie może mi błogosławić. To by chyba lepiej oddało. Ale zostawmy już tak. Za chwilkę wyjaśni się to trochę dziwne sformułowanie. Moi drodzy, czy stawialiście sobie kiedyś takie pytanie, bo ja tak, od chyba maja żyję pewnym tematem, którym właśnie dziś się dzielę. Czy czasem stawialiście sobie pewne pytanie? Czasem dobrze jest zatrzymać się troszeczkę w biegu i przeanalizować wstecz, czy wszystko jest okej. Zatrzymać się i pomyśleć, czy w moim duchowym życiu wszystko jest tak, jak ma być. Więc czy nie zastanawialiście się czasem, czy jest tak, jak powinno być? Czy jesteś zadowolony ze swojego chrześcijaństwa? Czy twoje chrześcijaństwo, twoje życie to jest to, czego naprawdę oczekujesz? Czy możesz powiedzieć wraz z Dawidem, że twój kubek jest opływający? Nowszy przykład mówi, jest tak pełny, że pełniejszy być już nie może. To, co dzisiaj chcę mówić indywidualnie do każdej osoby. Jak mówiłem poprzednio, tak i dzisiaj, ja jestem pierwszym odbiorcą i pierwszym słuchaczem. Chcę, aby to docierało do indywidualnych osób, do każdego z nas indywidualnie, ale również jakby w drugim takim zakresie do nas jako społeczności, jako do zboru. A więc już od razu zapytam, czy jako społeczność jesteśmy zadowoleni z tego, co Bóg czyni? Nie myślcie, że narzekam, absolutnie nie. Wspaniałe rzeczy Bóg czyni, ale czy to jest dosyć? Czy to jest naprawdę to, na co oczekujemy? Czy to jest wszystko, na co czekamy od Pana? Czy nie potrzebujemy czegoś więcej? Czy nie chcemy przełomu w naszym życiu, w naszym zborze? Czy nie chcemy mieć większego wpływu na ten świat, na to miasto? I kiedy takie pytania sobie zadawałem, przyszła odpowiedź. Jeżeli podam księgę, z której przeczytam, będzie już wszystko jasne. Dla tych, którzy choć trochę Biblię znają. A myślę, że niektórzy już chyba się domyślają, jaką księgę otwieramy. Księga Ageusza. Księga Ageusza, najpierw z pierwszego rozdziału, werset 6. Siejecie wiele, zbieracie mało. Jecie, ale nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Odziewacie się, ale jest wam zimno. Kto zarabia, gromadzi do dziurawego worka. Werset 9 i następne. Bo zauważcie, liczyliście na wiele, a jest niewiele. Przynieśliście to do domu i zdmuchnąłem to. Z jakiego powodu, oświadcza Pan zastępów? Z powodu mojego domu, bo leży w gruzach, a każdy z was zabiega o własny dom. To dlatego niebo wstrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swój plon. Sprowadziłem suszę na ziemię, na góry i na zboże,
na moszcz i na oliwę, i na wszystko, co wydaje ziemia, na ludzi i na bydło, i na wszystki trud waszych rąk. Tak to jest, moi drodzy, że jeżeli przychodzimy z jakimś problemem do Boga, kiedy o coś walczymy, o coś się modlimy, a to jakoś nie ma rozwiązania, to się nie dzieje albo dzieje się w zbyt małym zakresie, to co jest naturalnym takim naszym objawem, czy naszą reakcją raczej? No najczęściej to i zdrowo, tak najczęściej powinno być, że modlimy się więcej, że modlimy się mocniej, że więcej determinacji, bo przypuszczamy, że to najpewniej wróg staje nam na drodze, że wróg powstrzymuje Bożą odpowiedź. Ale w tej sytuacji jest inaczej. Czy kiedy to przeczytałem, kiedy do mnie to dotarło, to powiem wam, że się po prostu trochę wystraszyłem. Zabyło mi bardzo nieswojo. Bo okazuje się, że tutaj w ogóle wróg nie miał nic do roboty. W tej sytuacji, którą tutaj Księga Ageusza opisuje, ten brak błogosławieństwa był wynikiem Bożego działania. To Bóg zatrzymał błogosławieństwo. Czytamy, to Bóg sprowadził suszę. To Bóg zamknął błogosławieństwo nad nimi. To jest ciekawe. Rozumiecie, już teraz nawiązuję do tytułu, jaki nadałem. Dlaczego Bóg mi nie chce bądź nie może błogosławić? Czasem Bóg właśnie w ten sposób robi, że powstrzymuje swoje błogosławieństwo. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Bóg zawsze chce błogosławić. Jasne, że chce. Ale wtedy, kiedy my jesteśmy w tym miejscu, gdzie powinniśmy być. A kiedy nie jesteśmy, to zaczyna się problem. Zobaczcie, to mówi Bóg, to ja sprowadziłem suszę na wszystko. Jeszcze zrozumieć można byłoby tutaj na to zboża i na pola i na bydło, ale tutaj pisze, że nawet na ludzi, na wszelki trud naszych rąk. Dlaczego? Bo mój dom leży w gruzach. Bo świątynia, mój dom, przybytek leży w gruzach. Myślę, że to rozumiemy od razu. Za chwilkę coś więcej o tym powiem. Troszkę to będę starał się uzasadnić, ale chyba od razu rozumiemy, że dla ludzi, odbiorców z czasów Ageusza chodziło o budynek, chodziło o świątynię, ale dla nas chodzi o serce. I mówiąc, że dom leży w gruzach, to znaczy, że moja i twoja społeczność z Bogiem jest zachwiana. Że dom leży w gruzach, chodzi o nasze szukanie Pana. Że ono, w cudzysłowie mówiąc, leży w gruzach. Izraelici doskonale rozumieli to, że kiedy była mowa o murach, o budynku, o świątyni, rozumieli to automatycznie, że chodzi o objawianie się Bożej chwały i obecności. Zobaczcie, już w czasach, kiedy naród szedł po pustyni, mieli namiot zgromadzenia. Mieli arkę, która była w namiocie i tam Bóg w niej przebywał. Kiedy Dawid chciał później, wiele wieków później, sprowadzić skrzynię przymierza do Izraela, do Jeruzalemu, to najpierw przygotował miejsce. To 15 rozdział pierwszej Księgi Kronik. Możecie sobie potem posprawdzać. Najpierw przygotował jej miejsce. Rozpiął namiot. Przygotował dla niej miejsce, konkretne miejsce. I do tego miejsca została sprowadzona skrzynia przymierza. W tym 15 rozdział i kolejne tam są bardzo szczególne. Ujęła mnie konwersacja, jaką Dawid prowadzi z Bogiem. Dawid, wyobrażam sobie, tak siedzi przed Panem i mówi tak: Panie, to ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Twoja obecność pod namiotem. Zbuduję ci dom. I wiecie, kiedy myślałem nad tym, myślę, po co? Przecież to była inicjatywa Dawida. Zauważcie, to nie Bóg przyszedł do Dawida i powiedział: zbuduj mi dom. To Dawid chciał. Zobaczcie, Dawid czuł takie pragnienie, aby Boża obecność w jego życiu miała dużo bardziej zaszczytne miejsce. Jak jest z nami? Czy staramy się o to, czy chcemy, aby Boża obecność miała zaszczytne miejsce w naszym sercu? Czy rzucamy Bogu ochłapy naszego czasu, naszego serca, gdzieś tam w biegu, po 5 minut dziennie? Dawid chciał docenić, żeby Boża obecność była uhonorowana
aby miała swój cudowny dom. I Boża odpowiedź jest fajna, ciekawa. Pan Bóg tam odpowiada mu: Dawidzie, zobacz, nigdy o to nie prosiłem. Od czasów, kiedy wyszliście z niewoli, o to nigdy nie prosiłem. Nikogo, ani proroków, ani nikogo. Ale zbuduj. To jest tak, jakby Bóg czuł się tym, nie wiem, ujęty. Taki, no nie mogę powiedzieć, że Bóg może być zaskoczony, bo nie może. Ale chciałem powiedzieć, jakby był mile zaskoczony tą propozycją. Rozumiecie tą przenośnię. I Pan Bóg mówi: dobrze, zbuduj mi dom. Co prawda nie ty, twój syn Salomon, ty wszystko przygotujesz. I troszkę skracając tą historię, kiedy świątynia już powstała, kiedy już nastąpił ten moment, kiedy chciano w niej się zgromadzać, to wtedy król Salomon modli się. I to jest drugi rozdział Kronik, rozdział 6, werset 18. Drugi Kronik 6:18. Zobaczcie, w tym wersecie zobaczymy, że nawet Salomon miał wątpliwości. I mówi tak: co do tej świątyni, czy naprawdę Bóg zamieszka z człowiekiem na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie są w stanie cię ogarnąć. A cóż dopiero ten dom zbudowany przeze mnie? Tutaj Salomon ma wątpliwości. Czy na pewno Bóg zamieszka w danym miejscu? Przecież wszechmogący. Przecież niebiosa go nie są w stanie ogarnąć. To ta świątynia, choć według ludzi cudowna i piękna, ale dla wszechmogącego Boga. Ale niedługo później, kiedy kończy modlitwę, chwała Boża napełnia to miejsce. Ogień z nieba zstępuje, trawi ofiary, ofiary podpala. I chwała Boża w taki sposób zstępuje na to miejsce, że kapłani nie byli w stanie tam ustać. To jest ten cel. Zobaczył, że rzeczywiście Bóg tutaj stąpił. I dalej, werset to 7, 15, 16. Czytamy tak: odtąd moje oczy będą otwarte, a moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu. Podkreślam tak troszkę. Wybrałem sobie bowiem i poświęciłem tę świątynię, aby na wieki pozostawało w niej moje imię. Moje oczy i moje serce kierować się będą na to miejsce po wszystkie dni. Więc moi drodzy, dla Izraelitów było to wręcz synonimem. Buduj świątynię, to znaczy było zabiegaj o Bożą obecność. To nie było po to, żeby budynek stał. Budynek miał stać tylko po to, żeby Bóg z nimi rozmawiał. Budynek miał po to powstać, żeby Bóg do nich wstępował. Moi drodzy, dziś jest inaczej. Dziś wiemy, że Pan Bóg nie mieszka w budynkach. To mówi Szczepan w Dziejach Apostolskich. Kiedy przed Sanhedrybem rozmawia, broni się, wspomina właśnie tą sytuację, że kiedyś to Salomon zbudował świątynię, ale dziś Bóg nie mieszka w świątyniach ludzką ręką zbudowanych, ale w sercach. I dalej tam mówi do tych ludzi, mówi: wy zawsze sprzeciwiacie się. Mówi: ludzie o nieobrzezanych sercach, nieodnowionych sercach. To jest tak, jakby mówił: w tych nieodnowionych sercach nie mieszka Bóg. Więc myślę, moi drodzy, że chyba wystarczająco gdzieś starałem się to udowodnić, że dla Izraelity polecenie buduj dom, mój dom, świątynię, było jednoznaczne: zabiegaj o moją obecność. A dzisiaj dla nas Boża obecność to relacja z Bogiem. To serce, którego kocha, to serce, którego szuka, to społeczność z Bogiem. A słowo, które na początku zacytowałem, które Bóg mówi z pretensją do Judejczyków, a myślę, że może do niektórych z nas: mój dom leży w gruzach, tam świątynia, a w naszych sercach być może relacja z Bogiem, być może czas z Nim poświęcany. I dlatego Bóg mówi: to dlatego ja zamknąłem niebiosa. Wróćmy kawałek wcześniej w historii omawianej. Księga Zdrasza, rozdział 1, werset 2. Zanim go przeczytam, słóweczko tylko wprowadzenia. Oto lud izraelski, który przebywał w niewoli babilońskiej, nadal tam przebywa. Co prawda zmienia się sytuacja polityczna.
Oto Persja zdobyła dominację, bezkrwawo zajmują Babilon. I czytamy o to, że król Cyrus jest teraz na scenie. I werset drugi tego pierwszego rozdziału mówi tak. Tak mówi Cyrus, król perski. Pan, Bóg niebios, dał mi władzę nad wszystkimi królestwami ziemi. Zatrzymajmy się na sekundkę. Zobaczcie, on był świadom tego, że choć był możnowładcą nad całym terytorium w zasadzie ówczesnego świata, ówczesnego imperium, to był świadomy, od kogo to ma. W przeciwieństwie do swojego poprzednika. Nabukadnesar nie miał tej świadomości. I pamiętacie, co się wydarzyło. Pan Bóg w sposób bardzo drastyczny go musiał tego nauczyć. I dalej czytamy. On też polecił mi, abym zbudował mu świątynię w Jerozolimie, która leży w Judzie. Kto zatem wśród was należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim. Niech wyrusza on do Jerozolimy leżącej w Judzie. I niech buduje tam świątynię Panu, Bogu Izraela. On bowiem, ten w Jerozolimie, jest prawdziwym Bogiem. Zobaczcie, król pogański rozmawia z Bogiem. Samo w sobie to jest ciekawe, że on usłyszał Boga, zrozumiał i wiedział, z kim rozmawia. I odebrał wyraźne polecenie. Król perski otrzymał polecenie na swoim terytorium, bo to w zasadzie było jego terytorium, zbuduj świątynię, zbuduj mój dom. I on wie, co ma zrobić. Zwraca się do tych, którzy są tym najbardziej zainteresowani, do Judejczyków. I mówi do nich, wracajcie i budujcie świątynię. Wiecie, ja kiedyś tak myślałem troszkę inaczej o tym. Wydawało mi się, że lud izraelski był w niewoli, ten okres czasu, a później Bóg spowodował, że oni mogli wrócić, po prostu wrócić do swojego kraju i po prostu osiedlić się, zacząć znowu funkcjonować jako naród, zacząć normalnie żyć i funkcjonować. A to nie tak. To przy okazji. Jaki jest główny cel? Jaki jest główny cel, że oni wrócili? Buduj świątynię. To jest główny cel. Pan Bóg przemawił do króla i powiedział, zbuduj świątynię. Król wydaje edykt piśmienny, urzędowy i mówi do Judejczyków, wracajcie i budujcie świątynię. To jest cel. Przy okazji wszystko inne. Przy okazji zatroszczycie się o swoje. Ale podstawowy cel waszego powrotu to jest budowanie świątyni. A jak mamy dzisiaj? Królestwa Bożego szukajcie, jak wam starczy czasu. Bez reakcji? Tak faktycznie jest? Szukajcie wpierw. Powiedziałem tak, bo często tak funkcjonujemy. Królestwa Bożego szukajcie wpierw. To jest główny cel. Zostaliśmy uwolnieni, o czym dziś była mowa. Zostaliśmy uwolnieni z niewoli. Jesteśmy wolni. Wróciliśmy, że tak powiem, w cudzysłowie na nasze ziemię. Nie po to, żeby zająć się tylko sobą. Buduj świątynię. Buduj relacje z Bogiem. To jest pierwszorzędne powołanie moje i twoje. Wracając do Księgi Ezdrasza. Kawałek dalej czytamy, to już trzeci rozdział, o tym, że oni podjęli pracę. A dziesiąty werset tegoż trzeciego rozdziału mówi tak. A gdy budowniczowie położyli fundament przybytku Pana, kapłani w swoich odświętnych strojach z trąbami oraz lewici, synowie Asafa z cymbałami zebrali się, aby chwalić Pana według wskazań Dawida, króla Izraela. Wznieśli oni Panu pieśń pochwalną i dziękczynną za to, że jest dobry, że jego łaska nad Izraelem trwa na wieki. Uwaga! A cały lud wznosił okrzyki radości na chwałę Pana, ciesząc się, że położono fundament pod jego świątynię. Jeszcze ostatni kapit tego rozdziału. Odgłosy radości ludu słychać zaś było z daleka. Wyobrażacie sobie to święto? Wyobrażacie sobie, co to było za entuzjazm? Tyle tysięcy ludzi wielbiło Boga, cieszyło się, krzyczało z radości. To był entuzjazm. Izraelici to potrafią. To był niesamowity entuzjazm. Z jakiego powodu?
że służą Bogu, że odbudowywują świątynię, że są w miejscu Bożego powołania. Jakiż niesamowity zapał. Moi drodzy, spójrzmy na siebie. Jak z naszym zapałem? Pamiętamy nasz entuzjazm z momentu nawrócenia? Niektórzy mieli większy, niektórzy mniejszy. Ale tak najczęściej jest, że to jest moment, do którego można wrócić. Tę euforię, wolny od grzechów, szczęśliwy. Wielokrotnie może później w życiu to wracało. Ale popatrzmy na siebie dzisiaj. Czy ten entuzjazm ze zbawienia, z tego, że jestem Jego dzieckiem, z tego, że mam przebaczone grzechy, to tak fajnie się koresponduje z tym, co mówiliśmy przed wieczerzą. Czy to dzisiaj nam towarzyszy? Werset 4 rozdziału. Okoliczne ludy zaczęły zatem studzić zapał Judejczyków i odstraszać ich od budowy. W pierwszych 3 wersetach jest mowa o tym, że to Samarytanie mieszkający w pobliżu chcieli przyłączyć się, żeby im pomóc. To oczywiście był podstęp. Oni chcieli zatrzymać to. To się nie udało. Dlatego w jakiś sposób okoliczne ludy zaczęły studzić zapał Judejczyków. Nad tym chcę szczególnie podkreślić. Studzić zapał. A może nawet odstraszać. Co studzi mój i twój zapał? Jakieś okoliczności, prawda? Różne. Może za dużo pracy. Może zabieganie, zakręcenie, może jakieś zniechęcenie. Och, tych okoliczności jest tyle, które studzą nas zapał. Moi drodzy, a znowu przeskakując troszkę na nasze życie zborowe, też wydaje mi się, że były momenty nie tak dawno, kiedy mieliśmy większy zapał. Chyba tu mówię głównie o sobie, o liderach, o nas wszystkich. Kiedy choćby jakiś czas temu, kiedy rozpoczynaliśmy nasze, to grudzień 2016 rok, nasze wspólne modlitwy. Ja pamiętam, jak w moim sercu było entuzjazmu. Chwila, parę dni postu przedtem. Ogromne oczekiwanie, ogromny entuzjazm. A potem czas leci. Czas leci i coś kradnie nasz entuzjazm. Może jakieś okoliczności. Może coś gdzieś komuś nie pasuje. I kradnie szatan nasz entuzjazm. Wróg okrada nas z naszego zapału do pracy, do służby dla Boga. Moi drodzy, może ktoś myśli, dlaczego ja odwołuję się do modlitw? Bo ja uważam, że to jest jedyna droga do przebudzenia. Przebudzenie to już jest tak wyświechtane słowo. Tyle razy używane. Ale moi drodzy, pokażcie mi inną drogę. Czy jest jakaś inna droga, żeby mogło nastąpić w danym miejscu, w danej społeczności, w danym mieście przebudzenie? Ja nie wiem, ja nie znam. Ostatnio brat Damian wspominał o książce o przebudzeniach. Jeśli byśmy czytali tę książkę raz po raz, są dowody tego, że tylko tam nastąpiło przebudzenie, kiedy lud Boży zaczął się modlić. Kiedy się spotykali, kiedy wołali, kiedy przychodzili do Boga z modlitwą. My mamy, moi drodzy, obietnicę. Mówię my, jako zbór, wielokrotnie cytowaną właśnie z Księgi Ageusza. Znacie ją chyba, bo wielokrotnie ją cytujemy. Ta obietnica brzmi tak, że przyszła chwała tego domu, jest mowa w przenośni, czy w proroctwie o naszym zborze, że przyszła chwała tego domu będzie większa niż poprzednia. Mówi Pan Zastępów. I miejsce to obdarzy pokojem, oświadcza Pan Zastępów. Moi drodzy, powiem tak. Nie bardzo mamy nawet prawo cytować tą obietnicę, jeżeli nie chcemy szukać Pana. Nie bardzo mamy prawo cytować to, jeśli nie chcemy zrobić tego, co zrobili Judejczycy. Ta obietnica przyszła wtedy, kiedy oni podjęli pracę. Kiedy oni zaczęli budować dom Boży. Kiedy naprawdę przejęli się Bożym postanowieniem. I Bóg, widząc, że budowa idzie w pełnym rozpędzie, mówi takie słowa. Ale trudno cytować te słowa, kompletnie nie przejmując się tym, jaka jest Boża droga, jakie jest Boże polecenie. Wracając do Księgi Ezdrasza.
Ludy okoliczne zaczęły studzić ich zapał. Tam jeszcze wiele elementów jest po drodze. Efekt jest taki, że na placu budowy zamilkła praca. Żadnego młotka już tam nie było słychać, czy innych narzędzi. Zupełnie zakończyli pracę. Przerwali. A gdzie to jest napisane? Gdybyśmy czytali, ja czytałem bardzo uważnie. Nigdzie Bóg nie odwołał swojego postanowienia. Bóg powiedział, wracajcie, budujcie. Kto im kazał przerwać? Zniechęcenie. Okoliczności spowodowały, że przerwały. To nie był Boży głos. To nie było Boże polecenie, zróbcie sobie przerwę. Nie. To diabeł spowodował, że zniechęcenie ich ogarnęło, że przestało im się chcieć. Bo oczywiście wrogie były okoliczności. Ale tak to już jest. I praca zamilkła na 15 lat. To można tam sobie obliczyć. 15 lat przerwy. I to jest ostatni werset z 4 rozdziału, a 5 rozdział, 1 werset rozpoczyna się od słowa, że przyszedł Ageusz i skierował swoje posłannictwo do nich. Więc dlatego przeskakujemy znów do Księgi Ageusza. Otwórzmy znowu Księgę Ageusza, 1 rozdział, werset 2. Tak mówi Pan zastępów. Lud ten mówi, że nie przyszedł jeszcze czas, by odbudować dom Pana. W związku z tym Pan za pośrednictwem proroka Ageusza przekazuje takie słowo. Czy to dla was samych przyszedł czas, by mieszkać w domach pięknie wykończonych, podczas gdy ten dom wciąż leży w ruinach? Zobaczcie na tę konwersację Boga z Izraelem. Izrael w żadnym momencie nie twierdzi, że budowa jest niepotrzebna. Izrael w żadnym momencie nie twierdzi, że nie trzeba budować przybytku. Oni wszyscy wiedzą, że trzeba. W czym jest problem? Nie mamy czasu. W czym jest problem? Czy przyszedł już czas, by budować dom Pana? Nie mam czasu. Nikt nie uważa, że nie trzeba. Tak jak myślę, że między nami, jak tu jesteśmy, nikt nie uważa, że nie trzeba szukać Bożej obecności. Jeśli tak uważasz, to znaczy, że jesteś chyba całkiem zimny i nie wiem, czy w ogóle masz z Bogiem jakąś społeczność. Więc uważam, że tak, wierzę, że tak nikt na tym miejscu nie uważa. Że nikt nie powie, że nie trzeba szukać Pana, że nie trzeba zabiegać o Jego obecność. Ale wielu z nas powie, nie mam czasu. Popatrzcie, jaki to jest powszechny problem. Od tamtych lat do dziś dokładnie tak samo. Tak wiele już mówiliśmy na ten temat ostatnio. Pamiętacie sprzed chyba 2 tygodni usługę brata Damiana o tym, jak diabeł perfidnie, w sposób celowy i zamierzony kradnie nam czas. A tutaj jest to samo. Pan Bóg ma jakby największy zarzut do Judejczyków. Wy zajęliście się swoim. Wiecie, Pan Bóg nawet nie ma pretensji o to, że oni robią swoje, bo też trzeba gdzieś mieszkać i żyć. Ale ma pretensję o to, że poprzestawiali priorytety. I dalej czytamy o tym, jakie są efekty. I dalej czytamy o tym, co się wydarzyło w ich życiu. Otóż wydarzyło się coś, na co może nie zwrócili uwagi. Bo gdyby zwrócili uwagę, to Bóg nie mówiłby raz po raz, zastanów się, zobacz, popatrz, jak ci się powodzi. Oni nawet tego nie zauważyli, po prostu żyją w tym pędzie, w tym zamieszaniu, w tej pracy. Po prostu żyją i nawet nie dociera do nich, że coś tu jest nie tak. Sieją, a zbierają mało. Coś tu jest nie halo, prawda? Każdy rolnik, czy nawet nie rolnik, wszyscy wiemy, że jeżeli wysieję wiaderko, to muszę zebrać przynajmniej worek. To ma sens. Ale jeśli wysiewam wiaderko, a zbieram pół, to jest coś bez sensu. A tak się działo. A oni nawet tego nie widzą, że tak jest. Więc dlatego Pan Bóg im mówi, zastanówcie się. Zobaczcie, ja wam chcę pokazać, w czym tkwi problem. I Bóg podaje właśnie im ten test. Test, który po prostu brzmi w ten sposób. Zobacz, jak ci się powodzi. Zobacz, jak ci się powodzi. Postawmy sobie dziś ten test. Ale niematerialny. Niematerialny, bo to jest złudne. Ja mówię o duchowym. Zobacz, jak ci się powodzi.
Czy naprawdę to jest wszystko, co w życiu od Boga oczekujesz? Czy naprawdę jesteś spełniony w Jezusie? Czy jesteś szczęśliwy w swoim życiu chrześcijańskim? A może czujesz się jak tamci? Tyle poświęcenia, tyle trudu, a jakoś tak nie widać efektów, nie widać przełomu, niewiele radości. Zadam pytanie pomocnicze. Czy dziecko Boże może być nieszczęśliwe? Głupie pytanie trochę, co? Problem w tym, że odpowiedź jest twierdząca. Może być. Niestety może. Jest to, myślę, jedna z największych tragedii w życiu chrześcijan. A też myślę, że jeden z największych Bożych smutków w stosunku do nas. Że wielu chrześcijan tak naprawdę nie jest szczęśliwych ze swojego chrześcijaństwa. Bo jakże często w życiu niektórych brak zwycięstwa jest powszechny. Jakże często wielu razy jest gorących, żeby góry przenosili, a na drugi dzień trzeba ich reanimować. Taka sinusoida. Jakże wielu chrześcijan nie potrafi dać sobie rady ze strachem. Jakże wielu troski, czasem może i depresja, rozgniata jak walec drogowy. Jakże w wielu domach, rodzinach diabeł sieje spustoszenie. Przychodzi, zabiera, kradnie, rozbija. Moi drodzy, czy tak ma być? Czy po to Jezus na krzyżu umierał? Dlaczego niektórzy ludzie, niektórzy chrześcijanie czują się trochę rozczarowani swoim chrześcijaństwem? Potem w końcu Kościołem, może Bogiem, służbą, samymi sobą. Dlaczego to jest tak, że mając dostęp do wszystkiego, mając tak potężnego Boga, potrafimy się tak czuć? Jak to jest? Może czujesz się podobnie, a może nawet i w życiu takim doczesnym, prywatnym, czujesz, że wszystko się rozwala. Że wszystko nie idzie tak, jak powinno iść. Tyle zabiegów, tyle starania w jakimś kierunku, a nie idzie. Coś się miesza. Coś jest nie tak. Bo mijamy się z Bożym czasem. Bóg mówi, to jest czas, byś budował mój dom. A my mówimy, to nie jest ten czas. My musimy zająć się najpierw sobą. Jak powiedziałem wcześniej, Bóg nie ma pretensji o to, że żyjemy, pracujemy, funkcjonujemy, ale ma pretensje o to, że nie zajmujemy się Jego Królestwem, że nie szukamy Jego obecności, że nie szukamy Jego tak, jak On chce, byśmy Go szukali. Na marginesie powiem, że być może niektórzy mogą wziąć ten tekst wprost. On też o tym mówi, ale jestem bardzo ostrożny tutaj. Mówię o sytuacji materialnej. Może tak być, że pracujesz nad godziny, ile się da. Konto niby pełne, ale tak naprawdę gdzieś to przecieka. Jakbyś tak pomyślał, to gdzie to w ogóle jest? Co się dzieje z tym? Wciąż brakuje. Może i tak być. Ale na tym skupiać się nie chcę. Bo bardzo często jest tak, że ci, którzy wiele pracują, też wiele mają. I dobrze. Bardzo dobrze. Problem w tym, co jest ich sercem. Ja tu nie uzależniam, że ludzie biedni to są świetni, a bogaci odwrotnie. Absolutnie. Chyba nie rozumiecie w ten sposób. To nie tak. Chodzi mi o serce. Czy nasze serce naprawdę szuka Pana? Ale moi drodzy, Pan Bóg jest tak wspaniały, że przychodzi z rozwiązaniem. Nie zostawia nas z taką smutną diagnozą. Przychodzi z rozwiązaniem i mówi nam wyraźnie, co mamy zrobić. Werset 8. Idźcie zatem w góry, mówi Bóg. Sprowadźcie drewno i budujcie mój dom. I spodoba mi się on i zostanę w nim uwielbiony, mówi Pan. Idźcie zatem w góry i sprowadźcie drewno. Czy to było proste? Zastanówmy się na chwilkę, czy to było proste. Już pierwsza myśl, idźcie w góry i sprowadźcie drewno. Do kogo on to mówi? Do ludzi bardzo zajętych. Prawda? I teraz mają polecenie, które ich zupełnie wybija z ich codzienności.
Muszą zostawić swoją pracę, muszą zostawić to, do czego już są przyzwyczajeni, wszystko pozapinane na ostatnią chwilę i nagle jest polecenie, które ich kompletnie wytrąca. Idźcie w góry. Parę dni roboty. Przynajmniej. Ale warto. Ale warto. Moi drodzy, może i dla nas to jest słowo, że czasem trzeba pozwolić Bogu namieszać nam w kalendarzu. Czasem jesteśmy tak poukładani, że nie ma czasu na jakieś dodatkowe spotkanie. A Pan Bóg mówi, idźcie w góry. Idźcie w góry, budujcie mój dom. Zobaczcie, moi drodzy, to nie było też fizycznie proste. Wiecie, iść w góry z plecaczkiem, kto lubi, to fajna rzecz. Można się zmęczyć, ale odstresować, to fajnie. Ale oni nie szli tam rekreacyjnie. Oni szli z toporami, z siekierami. W górach, na zboczu trzeba było rąbać drewno, przewracać, ścinać i potem transportować. Ciężka robota. To nie było wcale łatwe dla nich. Moi drodzy, czasem modlitwa wymaga poświęcenia. Czasem modlitwa to nie jest tak jakoś fajnie przyjść sobie na fajny koncert, posiedzieć, posłuchać, wydać opinię, chwileczkę się pomodlić i tyle. To nie tak. Czasem modlitwa to jest jakaś determinacja. To czasem trzeba wołać i walczyć. Ale moi drodzy, ja nie chcę powiedzieć, że to jest do końca trudne. Bo powiem wam, jeżeli się tego podejmiemy, to chyba dobrze wiecie, że nigdy, nigdzie nie przeżywamy takich chwil, jak w takim momencie. Najwięcej cudownych chwil przeżyłem właśnie wtedy. Zamknięty z Panem. Chociaż czasem jest to wyrzeczenie. Czasem coś trzeba odpuścić. Czasem trzeba się zdopingować, zdeterminować. Ale nigdy tyle błogosławieństwa nigdzie indziej nie odbierzesz, jak właśnie tam. A więc nie chcę to przedstawić jako jakiegoś wielkiego trudu. Ten trud polega na tym, że musimy coś zostawić, coś przeorganizować, jakoś się zmotywować. Ale kiedy jesteśmy przed Panem, to jest najcudowniejsze, najpiękniejsze chwile. Księga Izajasza, 55 rozdział, 2 wersety. Fajne wezwanie, takie młodzieżowe trochę. Hej, wszyscy spragnieni, przyjdźcie po wodę. Wy, którzy nie macie pieniędzy, przyjdźcie, kupujcie i jedzcie. Tak, przyjdźcie, kupujcie wino oraz mleko. Pieniędzy nie trzeba, nie musicie płacić. Dlaczego musicie wydawać, dlaczego macie wydawać pieniądze na to, co nie jest chlebem? Ciężko zapracowany grosz na to, co nie syci. Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jeść to, co dobre. I wasza dusza nasyci się tym, co pożywne. Moi drodzy, taki paradoks trochę. Przychodźcie, kupujcie bez pieniędzy. No to jak to w końcu jest? Jak kupujemy, to płacimy. A tutaj Bóg mówi taki paradoks trochę. Bo chce nam pokazać, że chociaż otrzymujemy za darmo, to to kosztuje. Że choć za darmo nam daje swoje bogactwa, swoją chwałę, swoją obecność, to to kosztuje. Trzeba to kupić. Trzeba przyjść przed Jego tron, przed Jego obecność. Ale zobaczcie, co jest na końcu napisane. Słuchajcie mnie uważnie. Słuchajcie mnie uważnie. Słuchajcie proroka Ageusza, który mówi, zacznijcie budować dom. A co? A nasycicie się. A wasza dusza nasyci się. Jaki będzie efekt? Że Pan Bóg przyjdzie i upodoba sobie ten dom. Moi drodzy, i tak jak powiedziałem na początku, mówię do mnie, do ciebie indywidualnie. Mówię też do nas jako do zboru. Abyśmy się tym przejęli. Jeśli naprawdę usłuchamy to, co mówi prorok Ageusz i pójdziemy w góry, to Bóg jest Bogiem wiernym. I co mówi? Stąpię na to miejsce. Upodobam sobie to miejsce. Wiecie, to tak jakby Bóg popatrzył z góry i powie, podoba mi się to. Oni są posłuszni. Podoba mi się to, wstępuję. Wstępuję na to miejsce, a to jest cel. To jest cel, który przecież jest przed nami. Werset 13 mówi tak, ja jestem z wami. Ja jestem z wami. Moi drodzy, piękna obietnica. Bóg nie smaga, nie przychodzi, wszystko robicie źle i lepiej to posprzątajcie. Nie.
Bóg tylko wskazuje na błędy i mówi, ja jestem z wami. Ja was kocham. Ja chcę wam pomóc w tym. Ale zrozumcie, że Bóg nie pójdzie na jakieś ustępstwa, kompromisy. Popatrzcie, Bóg daje po prostu, rysuje przed nami dwie drogi. I to od nas zależy, którą drogą chcemy iść. Jedna droga to jest droga pełni Bożych błogosławieństw. Kiedy będziemy mieć wszystko, co On nam chce dać. I w twoim życiu osobistym i naszym zborowym. Moi drodzy, naszym zborowym również. Czekamy na Boże nawiedzenie. Czekamy, że Bóg będzie ludzi dotykał, zbawiał przede wszystkim. To jest największy cud, kiedy człowiek jest zbawiony. Kiedy człowiek przychodzi grzeszny, wychodzi jako nowe stworzenie. Kiedy Bóg będzie trwale zmieniał życie ludzi, uwalniał. Czekamy na to w dużo większym zakresie. Więc to jest przed nami. Bóg mówi, jeśli wejdziesz na tą ścieżkę, to to będzie. A druga ścieżka, to po prostu się tym nie przejmować. Po prostu. Po prostu się tym nie przejmować. I nie podejmować pracy. Czy to we własnej komorze modlitwy, czy to na wspólnych naszych spotkaniach modlitewnych. A jest ich trochę. Oprócz czwartków, piątków i naszych weekendowych raz na miesiąc. Chcemy teraz dwa kolejne wtorki przeznaczyć na modlitwę. Tylko na modlitwę. Może jakieś króciutkie słowo z zachęty. Ale chcemy po prostu szukać Pana. Ale moi drodzy, jeśli stwierdzimy, że po co ja mam być taki nadgorliwy, zostanę tak, jak jest, to przynajmniej nie miejmy do Boga pretensji, że się nie układa. Nie miejmy do Boga pretensji, że jest zbyt sucho, że Bóg zatrzymał swoje błogosławieństwo. Zobaczcie, to wcale nie jest tak, że Bóg, nie wiem, to ma jakoś środek dyscypliny. Zamykam błogosławieństwo nad wami, bo to jest mój środek wychowawczy. Nie, to nie działa tak. Bóg po prostu daje nam dwie drogi. I na jednej znajdziemy błogosławieństwo, na drugiej jego brak. Więc skoro to wybieramy, to potem się nie musimy dziwić, że tak jest. Wiecie, to jest podobne do tego, jak Pan Bóg nawiązuje do Wieczerzy Pańskiej, kończąc już. Też również mówi, żebyśmy nie spożywali jej niegodnie. Bo jeśli kto spożywa niegodnie, to wielu choruje, wielu nawet zmarło. Czy to jest Boża kara dla nich? Nie. Ale Bóg mówi, na jednej drodze znajdziesz to, na drugiej to. Jak to idzie tą złą drogą, to niech się nie dziwi, co na niej spotka. I trudno wtedy Boga oskarżać, że nam nie błogosławi. Moi drodzy, i ostatni werset. Werset 14, który jest moją modlitwą. To jest moja modlitwa od paru miesięcy. Naprawdę. Codziennie i to wielokrotnie w ciągu dnia wołam tą modlitwą. Wówczas Pan pobudził ducha Zorobabela, syna Szyjatiela, namiestnika Judei i ducha arcykapłana Jozłego, syna Jehosadaka i ducha całej reszty ludu. Także przyszli i podjęli pracę przy domu swego Boga, Pana zastępów. Moja modlitwa jest, Panie, rozpal mnie. Panie, pobudź mojego ducha jeszcze bardziej. Zobaczcie, to nie dzieje się w jakiś inny sposób, to Bóg rozpala nas. I moją modlitwą jest, aby Bóg mnie rozpalał i nas rozpalał. Nas jako cały zbór. Królestwa Bożego szukajcie wpierw, a wszystko inne będzie wam dodane. Zobaczcie, jaka jest Boża ekonomia. Jeśli zajmiemy się naprawdę swoim tylko, tak jak tam Judejczycy po powrocie, no to mieli nawet kiepsko tego swojego, a zatraconą Bożą obecność. A jeśli zajmiemy się szukaniem Bożej obecności, to mamy Boga po swojej stronie, a to wszystko inne, o co byśmy się chcieli starać, też mamy. Czyż nie piękne? Bóg da nam to w gratisie. Po prostu w gratisie. A więc, moi drodzy, chcę was zachęcić do tego, abyśmy zaczęli szukać Pana. Naprawdę. Każdy z nas w swojej komorze modlitwy, a także i my jako zbór, kiedy jest do tego możliwość, to zrozummy, że od naszej postawy zależy los naszego miasta również. Mówiliśmy wczoraj na modlitwie o tym, o wstawiennictwie. I ostatnie zdanie.
które już cytowałem w zeszłym tygodniu. Król jest w drodze. I myślę, że to jest największy argument. Król jest w drodze. Jego przyjście jest tak szybko. A więc to jest chyba odpowiedź na to, czy powinniśmy szukać, czy nie. On przychodzi po oblubienicę jaką? Powtarzam to z zeszłego tygodniu, pełną chwały. Czystą, świętą, pełną chwały pod taką oblubienicę. A to jest droga, aby taką być.